Radio Afera i Wydawnictwo Miejskie Poznania zapraszają na Poznań Fantastyczne 4 – Antymiasto. Dziś mega magistrat Dariusza Słowika. Czyta Anna Szamotuła. Pokazałem zaproszenie przy bramce kontrolnej na wlocie ulicy Stanisława Taczaka w ulicy Franciszka Ratajczaka. Dwóch rosłych funkcjonariuszy Straży Miejskiej zeskanowało kod kreskowy z dokumentu, a następnie z pietyzmem przystąpiło do potwierdzenia tożsamości. Próbka śliny, odcisk palca, dla całkowitej pewności tęczówka oka. Po pozytywnej weryfikacji mogłem wejść do kabiny bezpieczeństwa na szczegółowe prześwietlenie. W wewnętrznej kieszeni marynarki wykryto agrafkę, która została niezwłocznie zarekwirowana. Po krótkim instruktażu o grożących mi konsekwencjach dyscyplinarnych za zbyt mały entuzjazm w roli widza, skierowany zostałem na następny etap oględzin. Wolnym krokiem doszedłem do ulicy Święty Marcin, gdzie poddano mnie przesłuchaniu ze znajomości obowiązkowych wiwatów i pozdrowień. Kilka krótkich sentencji wypowiedzianych bezbłędnie w odpowiedniej kolejności oraz tempie otworzyło przede mną wrota raju. W glorii fleszy fotoreporterów Archiwum Miejskiego odebrałem instrukcję wzbogaconą o szczegółową mapę i zgodnie z ich wytycznymi udałem się na poszukiwanie wyznaczonego dla mnie rewiru. Dołączyłem tym samym do grona kilku tysięcy wybrańców. Do pokonania miałem kilkadziesiąt metrów w kierunku starego placu Adama Mickiewicza, obecnie pięciu snajperów mega magistratu. Zmiana nazwy placu, jak i sąsiadującego z nim parku, była konsekwencją wymiany pomnika ofiar czerwca 1956 na nowy monument. Wykonany z brązu, z niezwykłą dbałością o najdrobniejszy szczegół, przedstawiał naturalnej wielkości zamaskowane postacie mierzące z karabinów snajperskich w każdego, kto znajdzie się w ich zasięgu. Pięciu snajperów jak pięć ludzkich zmysłów. Symbol sprawowanej twardą ręką wszędobylskiej i czujnej władzy. Trwająca zazwyczaj kilkadziesiąt sekund droga mnie zajęła około 10 minut. W jej trakcie zostałem bowiem dwa razy poddany identyfikacji oraz przeszukaniu. Kiedy w końcu zająłem przyporządkowane mi 70 cm kwadratowych chodnika w sektorze DS2, otworzyłem instrukcję i przystąpiłem do analizy dokładnego harmonogramu uroczystości. Nad głowami coraz liczniej zgromadzonych widzów pojawiły się nisko zawieszone helikoptery, z których pouczano o należytym zachowaniu. Zaciekawiony spojrzałem w górę. Wśród neonów biurowców Alfa znajdowali się snajperzy z wycelowaną w tłum bronią. Szybko opuściłem wzrok, nie mając najmniejszego zamiaru podpaść któremuś z nich. Okna wszystkich sklepów, biur oraz mieszkań wzdłuż trasy defilady były pozamykane. Najemcy i właściciele od dwóch dni mieli kategoryczny zakaz zbliżania się do swoich lokali. Dla jednych przymusowy rozbrat z pracą, dla pozostałych konieczność zamieszkania u rodziny, znajomych lub w specjalnie przygotowanych kontenerach na parkingu pod stadionem przy ulicy Bułgarskiej. Z ulicznymi sprzedawcami i artystami nie było problemu. Zniknęli 4 lata wcześniej na mocy 12 dekretu oczyszczającego. Żebracy, pijacy oraz bezdomni rozpłynęli się w powietrzu kilka godzin po zatwierdzeniu pierwszego. Główne ulice miasta zostały pozbawione elementu zaburzającego krajobraz oraz bezpieczeństwo publiczne. Zapanowała sterylność i porządek. Niepasujący do tej wizji zostali zepchnięci na margines życia gdzieś na peryferiach bigoreksyjnej aglomeracji w roli umierającego lokalnego folkloru. DS2. Kwadrat 2,10 na 2,10 metra. Następnie okołometrowy bufor bezpieczeństwa wzdłuż każdego boku i w miarę możliwości kolejne sektory o tych samych wymiarach. Przyjrzałem się mojej grupie. Razem ze mną 9 osób. Wszyscy zagłębieni w lekturze otrzymanych zaleceń. Na pierwszy rzut oka zwykłe szaraki, tak jak ja. Musiałem mieć się jednak na baczności. Wśród nas na 100% był agent straży incognito, który tylko czekał, aby przyłapać kogoś na niestosownym zachowaniu. Sprawdzony i niezwykle skuteczny zabieg mega magistratu dla utrzymania porządku w społeczeństwie. W pracy, w bloku mieszkalnym, w autobusie lub w kinie, w każdej grupie znajdował się tajniak. Poznań Fantastyczne 4. Antymiasto. Codziennie od poniedziałku do piątku o 8.30 i 16.30. Radio Afera, rokowo i alternatywnie.